Cześć, tu Jaromir, witam w kolejnym odcinku z gry XCOM 2 z dodatkiem Long War 2. W kwaterach mieszkalnych cisza i spokój, pozostały tylko butelki po piwie, a my czekamy póki co na pancerz bojowy i zrzut zasobów. Ponieważ mamy mało zasobów, powinniśmy produkować jakąś energię, budować jakieś dodatkowe tutaj rzeczy. W związku z czym no, czekamy na te zasoby bardzo pilnie w tym momencie. O, a cóż to? A, chyba wiem. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Uruchomiliśmy jakiegoś takiego... Ups, chyba się zepsuł. Some kind of interference up here. Seems to be hitting us across the board. Working on it. Something triggered your remote uplink. But how is that possible? Okej, pominę może tą scenkę. Chyba wiem, o co chodzi. To są dodatkowe misje z DLC. Możemy to równie dobrze sprawdzić w tym momencie. I tak czekamy na... Dobra. I tak czekamy w tym momencie na dwa dni i tutaj 2 dni 9 godzin na uratowanie VIP-a, a tutaj mamy zniszczenia przekaźnika obcych, więc i tak możemy to badać, ale jeszcze tej misji nie będziemy wykonywać, dlatego że jeszcze jest trochę za wcześnie. Co się dzieje? 100% to jest jeszcze mało. Pancerz bojowy, mamy przynajmniej jeden. Więcej nie naprodukujemy. Teraz pytanie, czy posuwamy akcję do przodu na fabułę poprzez sekcję zwłok oficera, czy najpierw inwestujemy w broń laserową? Ja myślę, że bym może... Chociaż można by spróbować też sekcję zwłok bezimiennego, bo to nam będzie dawało chyba dodatkowy ten... Taki, który imituje, że tak powiem... Nie wiem, jak to po polsku się tłumaczy tutaj. Mimic Beacon w oryginalnej wersji to jest. Nie wiem, czy to w Long War 2 też jest. Ale nie, może na razie weźmy tą zbroję laserową. Musimy mieć silniejszych żołnierzy i silniejsze pancerze, ponieważ coraz mocniejsi wrogowie się pojawiają. Okej. Tu możemy sobie badać. O, jakiś nowy cel. Ile czasu? 7 dni, pakiet informacji. A, operacja Północny Klucz. Mamy jakieś gości? Start w ukryciu. A, jakichś tam mamy. No to dobra, weźmy tam Tomasa. Co tutaj trzeba? Unieszkodliw cel. Okej. Okay. Strzelca, można wziąć szturmowca, rocha jako tego, raz, dwa, trzy, cztery, może dajmy pięcioro żołnierzy i jeszcze może łowcę. Szybko przydzielmy im bronię, Phantom, strzała, personalne symulacje bojowe, postrzeganie głębi. Daje 5% do celności, zmniejsza unik wroga, ale to jest wyżej. Hiperaktywne zranice, 10 celności, to akurat nie do tej klasy żołnierza. Ulepszenia broni. W ogóle zobaczmy najpierw wyposażenie. Czy jakiegoś PM-a mamy lepszego? Mamy. Tu nic więcej nie mamy. Granat błyskowy. Zwykły granat. Okej. Okay. Bezszelestne cięcie strzała. Dobra, na razie zostawmy. Chyba, że mamy jakieś ulepszenie, które można by tutaj dać. Automatyczna ładownica. To by było przydatne dla tej broni, bo tu mamy małą pojemność magazynka. Dobra, następny. Namierzanie, strzelec wyborowy. Precyzyjny strzał, szybki strzał. Postrzeganie głębi. Wyżej niż twój cel. A czemu nie? Do snajpera to pasuje. Jeszcze tylko dajmy mu
wyposażenie odpowiednie. Karabin snajperski weźmie jakiś lepszy, celownik holograficzny, można mu dać apteczkę, można mu dać pistolet strażnika cienia i można mu dać na przykład granat taki dymny. Okej, okay, Katia. Katia ostatnio miała dużo pecha chyba. Strzał, elektrostrząs, strzelba bojowa, miotacz łukowy. Dobra, wyposażenie. Strzelbę ma w porządku, miotacz myślę, że może zostać. Rochu, broń ciężka, uwaga rąbnie. Wyposażenie, karabin szturmowy. Weźmy taki troszkę lepiej, co on tu ma z tłumikiem, a ten drugi też z tłumikiem, dobra. Rękawica, standard, reszta, ulepszenie broni, kolba, plus 15 celności do następnego strzału, po stabilizacji, czemu nie? No i zostaje Jurko Kopacz-Bohun. Wyposażenie, karabin szturmowy, obrzyn, apteczka, dobra. Jemu możemy dać te personalne symulacje bojowe. Hiperaktywne źrenice, dlatego że nie, po niecelnym strzale następny będzie plus 10 celności. To jemu to pasuje. Teraz zobaczmy tak, zdrowie 5, 4, 6, 4, 3. No to... jak na Shinobiego, to jest bardzo słaba, że tak powiem, ta, ale mamy chyba pancerz. Nie? Powinniśmy mieć pancerz gdzieś. Tu, zamiast kewlarowego mamy pancerz drapieżnik. Okej, okay, dajmy mu troszkę lepszy. No i tak jest od razu lepiej. Szturmowiec, strzelec może zostać, temu możemy ewentualnie dać, co możemy tu dać, wyposażenie, żeby za dużo czasu nie tracić, pancerz ceramiczny, nie mamy nic więcej, dobra, powinni sobie poradzić, dość mocna ekipa, ale z drugiej strony małe, w zasadzie tylko jednostki informacji, ale wszystko, że tak powiem, nam się przyda. Dobra, jak tutaj jest z tą misją? Infiltracja. Normalny, jeszcze trochę trzeba poczekać. To dokończmy sobie ten sygnał. Dobra, misja dochodzeniowa. Wracamy. Na razie nie. Jeszcze jesteśmy za słabi, żeby tą misję zrobić. Okej, zobaczmy. Tu jest 137% podatny. Możemy rozpocząć tą misję. Nie pamiętam już, jakich żołnierzy tam mieliśmy wysłali, ale operacja Zatruty Horyzont. Uratuj VIP-a z celi Adventu. Okej. Okay. O, wsparcie powietrzne mają. Nie lubię tych, powiedzmy, posiłków wroga. To potrafi nieźle namieszać. No ale cóż, musimy sobie radzić. Musimy sobie radzić. To. A, przy okazji, nie wiem ile, czy będziemy mieli czas w tym momencie, ale sobie przypomniałem, że mieliśmy prośbę również o nazwanie żołnierzy. Więc może zdążymy w tym odcinku pod koniec, zobaczymy jak długo to wszystko będzie trwało. A jak nie, to w następnym. No dobra, tutaj mamy cele, tam mamy... Jesteśmy na dachach. Okej. No to sprawdzamy. Tam jest jakiś dron. Okej. No, dajcie mi kamerę. Teraz tak, jak tu się wychodzi do góry na tego, na ten budynek? Trochę się boję tu zeskakiwać, no ale nie mam za bardzo wyjścia. Bo jak jacyś cywile będą na dole... A, na szczęście nie było. Dobra. Obejdziemy tego drona bokiem.
Już tam jestem. I wszyscy maksymalnie do przodu. O, rany. Diagoras, jaki on ma zasięg, rany. Ten gość jest naprawdę szybki. Okej, żołnierz, oficer, żołnierz. Dobra. Gdzie idą? Idą tam. Czyli wybraliśmy dobrą drogę. Dron też sobie tam poszedł. Okej. Świetnie. No to Diagoras. Sprawdź, co jest tu gdzieś z przodu. Może tak, zobaczmy. Gdzie jest ta cela? Tutaj, w tym budynku. Dobra. O, wygląda to całkiem nieźle. Jakbyśmy popędzili co tchu do przodu, to możemy nawet zrobić to bez walki. Ale zobaczymy. Nie mówmy hop. Na razie jest dobrze o tyle, że mamy możliwość tutaj podciągnięcia trochę do przodu. Tutaj nie przejdziemy. A tutaj... Co tutaj jest? Aha, bo byśmy... Może tak, podsuńmy trochę Diagorasa do przodu. I żeby Sancho Panza miał tutaj miejsce. Dobrze, na razie jest wszystko ok. Okej, tutaj jak tu wejść do tego budynku? Myślę, że górą i przez tą dziurę chyba będzie najlepiej. W dachu. To chyba będzie najlepszy pomysł. Zobaczmy, czy tutaj przez przypadek nie ma kogoś na górze. Ale nie... O, tam była grupa. O kurde, jeszcze mamy wieżyczkę. Dobra. To żeśmy mieli fuksa, bo tu jakaś grupa jest. Zobaczmy, czy resztą jesteśmy w stanie... A powinniśmy być w stanie przejść na górę. Zobaczmy. Zauważono wroga. Kurczę! Tego się obawiałem. No ich tu trochę jest. O, Shinobi ma troszkę mniejszą wykrywalność, ale dobra, nie jest tak zupełnie źle. Co prawda Diagoras musiałby w tym momencie się gdzieś stąd... Jeszcze wieżyczka jest, kurczę. A te wieżyczki są schrzanione, jak mi się wydaje, trochę. O, co możemy tu zrobić? Czy w ogóle coś możemy zrobić? To była nieszczęśliwa aktywacja trochę. Granatem w nich. Co prawda jesteśmy za częściową osłoną, ale tam jest technik, jakbyśmy tych dwoje załatwili. Co właśnie się udało nam uczynić. Właśnie, wyjęłaś mi to z ust. Okej. Sancho, 25% szans sektoid. Jeszcze może namieszać sektoid. Bezpieczny strzał, ale to nam niewiele daje w tym momencie. Stabilizacja. Diagoras. A, tu mamy tą nieszczęsną wieżyczkę. Okej, trzeba ją też zlikwidować, żebyśmy mieli tutaj możliwość wyjścia na dach. A, dopiero teraz ją aktywowaliśmy. Okej. Dobra, w następnej turze powinna zostać zdjęta. Zobaczmy, co zrobi sektoid. Najlepiej jakby reanimował jakiegoś tutaj. Technik będzie próbował nas ogłuszyć, niestety. O właśnie.
No dobra. O. Niedobrze. Dwoje żołnierzy troszkę ogłuszonych. Sektoid. Też niedobrze, poszedł gdzieś tam w jakieś buraki. O, dezorientacja. No to niedobrze, wszystkich mamy zdezorientowanych. Wieżyczka. Dobra, jesteśmy za pełną osłoną, więc... Chociaż wiele teraz nie narobimy. 15% szans, trochę lipa. Okej. 36% szans. Nie mamy wiele w tym momencie możliwości, oprócz przeładowania. Tutaj też wiele nie narobimy. Zostaje Katia. Nie, Danusia, przepraszam. Sancho. Ja myślę, że zrobimy to tak. Katia. Danusia. Do przodu. 26. Granat. No jesteśmy w stanie ich zahaczyć, ale nie wiem, czy ich załatwimy. Można by ich zdezorientować. A! Wykorzystajmy ten granat. Zawsze ich troszeczkę żeśmy uszkodzili. O, mamy 45% szans. Nie jest źle. Pięknie, 5%, 5 trafienie. Zostało tylko jedno. No ale tu w tym momencie niewiele możemy zrobić. Tryb warty. Może tak, tu ustawmy tryb warty, niewiele ten, a tutaj zróbmy kucnięcie. I powinniśmy się pospieszyć, bo tu już niestety następna grupa w tym momencie nas dorwała. Okej, tryb warty. Nawet żeśmy go drasnęli. O, to nie jest złe. Dobra, co zrobią ci technik? Pudło. Chociaż miał 42% szans. Ta dezorientacja jest najgorsza w tym momencie. To nam trochę pomieszało szyki. Dobra, reanimacja. Mogło być gorzej. Dobra, ci są już w porządku. Sancho jest dalej zdezorientowany. Ale co? Draśnięcie nie możemy, bezpiecznego strzału nie możemy użyć, a teraz by się akurat nam przydał. 53% to nie, 4%, 0%. No właśnie. Okej. Tutaj oficer to za chwilę. Musimy zrobić porządek z tymi, z technikiem. Mamy jeden granat. Katia bezwzględnie... Boże, Katia. Danusia bezwzględnie się stąd musi ewakuować. Ale myślę, że można by zrobić to tak. Na górę. Dobra. A tutaj mamy... Trochę kiepsko. Gdzie są tamci? No nie jest tak idealnie. Wieżyczka. Tu mam jeszcze jeden granat. Możemy któryś z tych załatwić, ale to nie byłoby zdrowe. Tu jest szansa na załatwienie z tej strony.
załatwmy tego sektoida. Dobra. Rdzeń zelerium. To się kiedyś tam przyda zawsze. Zombie wyeliminowane. Teraz tak. Mamy co mamy, mamy. Tak, tutaj. Tak. Sancho. Kurczę, najchętniej bym ruszył gdzieś Sancho, ale. Aha, Sancho i tak muszę ruszyć. Tylko nie wiem gdzie. 4% na górę. Kto nam został? Jak tam z tym granatem? Jesteśmy w stanie wyeliminować gościa. Dobra. W takim wypadku tak. Możemy... Czy tutaj... Tutaj z flanki nas mogą zajść. Mam nadzieję, że tu nie będzie wieżyczki widać. Niestety będzie. Kurczę. To nie było zbyt dobre. Ale trudno, może jakoś przetrwamy tą wieżyczkę. Tego się trochę obawiałem, to jest błędny... To był mój błąd. Natomiast Danusia... Możemy zdezorientować w zasadzie wszystkich. Trochę się o tą wieżyczkę obawiam, ale trudno. A za błędy trzeba niestety płacić. Jeszcze mamy... Sancho, który niewiele tutaj narobi, 10%. No dobra. Jeszcze dron tam? Nie. Próbuję ostrzelać. 28% szans. No bez tego granatu błyskowego byłoby kiepsko. Tryb warty. O, i teraz najgorsze. Pudło! Nie wiem jakie tam było, bo szanse trafienia, ale... Dobrze. Dezorientacja usunięta, ok. No to teraz możemy tutaj coś porobić. Ok. Co może zrobić Sancho? Diagoras. Strasznie mi się mieszają dzisiaj. Niewiele. Może podejść tutaj do góry, co najwyżej. Tak będziemy musieli zrobić. Możemy wieżyczkę próbować zdjąć. Mam jeszcze jeden granat, ale daleko nim nie rzucimy. Ta wieżyczka mnie cały czas tu martwi. ...10% szans. No tutaj wiele nie narobimy. O, tutaj niestety... ...aktywujemy strzał reakcji. Mamy jeden granat jeszcze. Ale to wiele nam nie da. 35. No nie jest tak zbyt cudownie. Czy tu jesteśmy w stanie przejść? Niestety, nie, wszędzie się natkniemy na ten tryb warty. Dobra, zobaczmy co z tą wieżyczką. Granatem tam przypadkiem nie dorzucimy? Nie, nie ma szans. I tak nie mamy co w tym momencie. Pięknie, dobra. Świetnie. To nam otwiera nowe możliwości. ...36% szans. Przygwożdżenie obszarowe możemy zrobić. O, dobra, tamtego jednego możemy tylko przygwoździć.
Tu nie powinniśmy aktywować reakcji strzału. 40%. Warto zaryzykować. Niestety. No na razie się musimy trochę w kotka i myszkę brawić. Tutaj, no co mamy? 35% szans. Możemy jeden strzał oddać. Bezpieczny strzał nam nic nie daje. Granatem też nic nie daje. A oni się nie ruszą. Zaryzykujmy stabilizację. Chociaż on ma dość dużo punktów życia, więc powinien przetrwać. A jednego przygwożdżenie obszarowe nie. Zwykłe przygwożdżenie. Tylko jednego widzimy. Za długo nas tu przytrzymują, niestety. Musimy zaraz zaryzykować. O, jeszcze dron oczywiście dojdzie do tego. I za chwilę pewnie posiłki. O, oznaczenie, to nie jest dobrze. I 60% nie trafił. Dobrze. Dobra. Ale za to ten drasnął. 20%. Ale nie jest źle. Och, jeszcze spanikował. Tego mi tylko brakuje. I znowu tryb warty. No, sprytnie sobie pogrywają. Okej, nie możemy się dłużej bawić. Co możemy zrobić? Doktor Diagoras. Możemy załatwić oficera. Okej. W zasadzie tyle. No chyba, żebyśmy stąd byli w stanie dorzucić granat i załatwić tych dwoje. A oficera inaczej załatwić. ...36% przygwożdżenie, to by zdjęło ten... To by powinno zdjąć tę... tą tryb warty. Danusia. Zaraz będę na miejscu. Tylko sobie traf. Pięknie. Teraz tak, czy jesteśmy w stanie stąd dorzucić granatem? O, to jest pytanie. Stąd może nie być to możliwe. Nie, jesteśmy. Dobra, został niestety tylko dron. Będzie próbował... O, dezorientacja. Nie jest tak źle. Bardziej się martwię o tą panikę. Panika usunięta. Dobra. Nie możemy się dalej bawić. Gdzie jest ten... ewakuacji punkt? Tutaj. Mamy 7 tur, a jeszcze musimy zejść na dół. I tu jest ta cela. Mam nadzieję, że tam nikt w środku nie siedzi. A to jest akurat nie te drzwi. To są akurat te drzwi. Dobra. Okej, drona
Zaraz będziemy rozwalać, ale musimy trochę do przodu iść. Posiłki niestety zaraz będą. Więc jeśli chodzi o posiłki, to się trochę martwię. Danusia. Ja myślę, że fantów nie będziemy zbierać. Gdzie ona może... chyba... ona za daleko zdezorientowana nie przejdzie w tym momencie. Tu mam nadzieję, że jest jakaś drabina, żeby się dało tędy wyjść, aczkolwiek pewien nie jestem. Okej, okay, co możemy zrobić? Do środka wejść. Tyle możemy tylko zrobić. O kurczę. Gie! Na naszych głowach oczywiście musieli wylądować. To jest niedobrze. To jest bardzo niedobrze. Co mamy? Wartownik, kurczę. Żołnierz, grzechotnik, artylerzysta. Żołnierza możemy załatwić. No te posiłki to niestety zamieszały w tym momencie. Musimy zhakować to. Niestety nie mamy wyjścia. Chociaż w zasadzie nie wiem, czy błędu nie popełniłem. Nie, dobrze jest. Jak mamy daleko? W zasadzie nie jest źle, ale nie wiem, co tu się kryje. Więc wolałbym tam jakieś grupy nie aktywować. Mamy 6 tur. Mamy tak, mamy grzechotnika. Tu jest niestety ten wartownik. Kogo tutaj mamy? Mamy Danusię. Okej. Mamy Danusię. Nie mamy granatów. 30% szans. Wartownik pewnie będzie trybu warty używał. Okej. Tu oczywiście ryzykujemy zajście z flanki. Ale w korci, żeby tego artylerzystę załatwić. Jakie mamy jeszcze opcje? Sancho. Sancho. Możemy spróbować go rozwalić. 2 do 5 to nie jest pewne. Bezpieczny strzał też nie jest pewny. Doktor Diagoras strzałę już nie może zrobić. Ale mamy rzucić, możemy rzucić granat błyskowy. Tylko pytanie, czy dorzucimy tam, gdzie byśmy chcieli. Zwykłego żołnierza możemy, nie dorzucimy nigdzie. Więc w zasadzie to wiele tu nie narobimy. Zróbmy to tak. Zajmijmy pozycję i przy okazji sprawdźmy, co się tu kryje. Tam się nic nie kryło, na szczęście. Mamy przygwożdżenie obszarowe, więc nie jest źle. O, tego artylerzystę tu mnie straszliwie korci. Po prostu straszliwie mnie korci. Kto nie ryzykuje, to jest bardzo ryzykowny ruch.
Ale eliminujemy w ten sposób jednego wroga. Teraz co możemy zrobić dalej? Sancho. Możemy spróbować oddać jeden strzał. I ustawić sobie tryb warty. Nasz, że tak powiem, ten, ponieważ wydaje mi się, tak, tu jest w miarę bezpiecznie, dajmy go tu, żeby był bliżej. I zostaje ogórek. 6 tur. ...20% przygwożdżenie obszarowe. Nie wiem, czy to obejmie tego gościa na dole, ale warto spróbować. Tak, objęło. Grzechotnik jest niebezpieczny. Dobra. 43% mimo przygwożdżenia obszarowego. Szans na trafienie. Dobrze. Okej. Ten poszedł sobie. Pięknie. Pięknie. Dobra. Okej, a ten na dole żołnierz coś zrobił? Chyba nic nie zrobił. Nie, też został rozwalony? Albo się gdzieś kryje, nie widać go? Nie do końca zauważyłem. Ha. Dobra, co robimy dalej? Strzała. 72% szans. Ale jeżeli nie trafimy, to czy możemy coś tutaj jeszcze zadziałać? Możemy. Okej. Diagoras, dawaj. Nie, siedzi tam ten żołnierzyk na dole. A. Pięknie. No nie wiem, ile już załatwiłeś. Okej. Trzeba się udawać powoli w kierunku strefy ewakuacji, ale dobrze byłoby coś zrobić z tym gostkiem na dole, którego w zasadzie tu nawet nie widać. Czy mamy jakiś gdzieś granat jeszcze? Cosik tam mamy. Sancho się i tak już przysłużył, załatwiając tamtego gościa. Kurczę, no gdzie on jest? Tu jest chyba ten gość, nie widzę go. Dobra, powinniśmy go tym granatem załatwić. Nie będziemy się bawić, o ile se dorzucimy tam. Pięknie. Wszystkie posiłki się udało rozwalić. Okej, Danusia do przodu. Przyjęłam, wyruszamy. Nie ma czasu na zabawę. Musimy się ewakuować, bo za chwilę jakieś nowe posiłki się ten. Ten gość. Tu jest czysto, może iść do przodu. Aha, fajną trasę sobie wybrał, dobra. A tu na wszelki wypadek posiłków nie ma, ale jakby coś się napatoczyło. Nic się na napatoczyło. No to się ewakuujemy. To się ewakuujemy. No dobra. Wydaje mi się, że misja zakończona sukcesem. Spokojnie, nie panikuj, Radford.
Już się możemy ewakuować spokojnie. Już tam jestem. Spadamy stąd. Jeszcze mamy 3 tury. Spokojnie. No, było ciekawie, szczególnie z tymi posiłkami. Ale udało się spokojnie poradzić sobie z tym wszystkim. No i te dezorientacje to po prostu namieszały, ile wlezie. Jeden ranny żołnierz tylko. Nie jest źle. Nie jest źle. Wracamy do bazy. Zadane największe obrażenia, najwięcej przeprowadzonych ataków. Najczęściej podopszczałem, najdalszy ruch. No Diagoras uratował sytuację, na pewno. Zobaczmy, czy mamy jakieś tu promocje. Wszyscy mają awanse. Dobra, no to ogórek Garrett. Co tutaj mamy? Przygwożdżenie, przygwożdżenie obszarowe, draśnięcie, rozrywacz. Strzelaj osłonę, żeby to nie, żelazna kurtyna. Niewielkie obrażenia zmniejszające mobilność. To jest ciekawe. Wypłoszenie też, ale może żelazną kurtynę. To jest fajna cecha. Sancho Pansarek koranny. Bezpieczny strzał, bielufy z przyłożenia. Co to jest za repetowanie? Dodatkowe na moje obrzyna rzadko używamy. 10 do celności, 10 do szansy trafienia krytycznego kolejnych strzałów. Okej, okay. To jest tak jak ten PSB, który daliśmy tam komuś. Przygwożdżenie. A myślę, że ten cel nabierzony to pasuje idealnie po prostu tutaj. Diagoras, cięcie. Rzeźmieszek. Przeciwko wrogom ignorują ich pancerz, mają 15% szansy. Dobrze. Dyskretność. To się może przydać. Aktywuj tę zdolność, żeby do końca następnej tury zmniejszyć zasięg wykrywania. Nie wiem, czy to dyskretność by się nie przydało, żeby częściowa osłona była traktowana jako pełna. No i Danusia. Granat w zasadzie tylko. Szybkie użycie. Uruchom tę zdolność, zanim rzucić lub wystrzelić granat wsparcia, żeby nie wymagało to wydania akcji. Granaty i głowę nie niszczą łupów. Saper. Wiele obiektów. Nie wiem, czy saper nie jest w tym momencie dla tego klasy żołnierza potrzebny. Dobra, VIP-a mamy. Maszyny obcych, Chimeka. Skraca czas czyszczenia. Ok. Czyli możemy ją od razu tu przydzielić. Dobra. Tu jest przydzielony naukowiec? Jest. Dobra. Do leczenia. Okej. Okay. To myślę, że na ten odcinek skończymy, ale jeszcze mamy... Może tak. Weźmy Diagorasa, który dzisiaj był bardzo taki, bardzo... Gdzie jest ten Diagoras? Diagoras jest. Starszy szeregowy doktor Diagoras. I... Modyfikuj. Informacje o postaci. Ksywka. Mamy tutaj prośbę o ksywkę jedną. Argos. Dobra. Czyli mamy tak. Witamy na pokładzie. Kogo tu jeszcze mamy z tej dzisiejszej misji? Danusie to może nie. Argos Diagoras. To profesor Tarantoga jest jeszcze szeregowy, ale na razie może zobaczmy. Hobbit to nie. Detektyw Ogórek, ale Ogórka bym zostawił sobie chętnie. Belinda. A to już Dulcinea. Czarodziej Jednooki, Topornik. Nie wiem, czy Topornika żeśmy komuś przydzielali, czy nie. Feniksa na razie nie chcę. Krętacz Lauda, Grzmot. Pansa, nie pamiętam po prostu już. Będę sobie musiał zrobić listę. Zabójca mamy, Rowniksa, Whisky,
Hobbit, Daxnage. Może Tarantoga, ponieważ nie ma w tym momencie i Tarantoga, Diagoras, Tarantoga, ksywka, Kamil. Zatwierdź, ok. Dobra, to myślę, że tyle na ten odcinek. Dziękuję za obejrzenie, dziękuję za komentarze, dziękuję za polubienia. Cześć i do zobaczenia.